sądzi pan, że takie wydarzenia są dla Polaków potrzebne? Jestem przekonany, że tak. Po pierwsze, to jest bardzo ważne, bo to jest inicjatywa obywatelska, czyli zorganizowana przez lokalnych aktywistów. Po drugie, jest to Tour de Konstytucja, nawiązanie do naszej konstytucji i do Karty Praw Podstawowych. I szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Jest to impreza całkowicie apolityczna, więc myślę, że to jest coś fajnego skierowane do każdego z mieszkańców Polski. I myślę, że warto, żeby wszyscy tutaj byli o 17. Okej, dziękuję bardzo. Jeszcze chciałabym się zapytać, czy myśli pan, że będą następne edycje Tour de Konstytucja? Wszystko zależy tak naprawdę od organizatora, czy pomysłodawcy Roberta Hojdy, czy będzie miał siłę, ale jest duże prawdopodobieństwo, że będzie trzecia runda Tour de Konstytucja. I też to zależy od obywateli, czy będą chcieli to organizować. Czyli rozumiem, bardzo ważne jest to, żeby edukować obywateli w zakresie konstytucji. Jasne. Myślę, że wiedzy na temat konstytucji, Karty Praw Podstawowych nigdy za dużo. To nie tylko wiedza, ale też zabawa, rozmaite imprezy. Także myślę, że to jest w takiej bardzo ciekawej i przystępnej formie przekazywane. Okej, dziękuję bardzo w takim razie.